ostatnim odcinku podjąłem decyzję, że odchodzę z wioski, ale niestety musiałem do niej wrócić. Na pewno zastanawiacie się dlaczego. Słuchajcie, już jakiś czas temu planowałem, jak tutaj możemy strollować ze krzaka. I w końcu jakoś tak to się wydarzyło, że no po prostu wydarzyło się to wtedy tak, żebym ja wrócił na święta po prostu do domu. Na tą chwilę wracamy. No i słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób, że uwięziłem za krzaka dosłownie w tym czymś. W dzisiejszym odcinku wypuszczę go dopiero wtedy, kiedy oczywiście porobię kilka innych rzeczy. Dzień dobry, witamy pana za krzaka. Elo, ty czemu ja jestem zbugowany? Gdzie ty mnie, chłopie, uwięziłeś? Wypuść mnie raz. Słuchaj, nie zostałem, to nic nie jest zbugowane, to po prostu wszystko było obliczone. Wtedy, kiedy stawialiśmy wioskę, ja już planowałem trola, właśnie widzę za takiego trola. Jeśli chcecie kolejne, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, bo odcinki są co dwa dni, raz u mnie, raz u Zakrzaka. Chociaż jestem ciekaw, jaki będzie kolejny odcinek Zakrzaka. Swoją drogą jest dwa dni do świąt i może dopiero cię wypuścimy na święta. Jakby to zrobić? Co ja tutaj zrobić? A powiedz mi, ty mnie widzisz w ogóle, czy nie? No ja cię widzę cały czas, widzę, że masz mięso i jest twój awatar. Tylko musimy się też dobrze zastanowić, jak to teraz zrobić, żeby tutaj Zakrzaka strafić. Bo on prawdopodobnie... Wiem! Co? Wiem! Ja muszę zniszczyć twoje łóżko, żebyś ty się nie odrodził. Czekajcie. Aha. Okay. Weźmy Ej, sobie... ale wiesz, ja powiem jedną rzecz. Ja nawet jeżeli zginę w tej pułapce, to mój plecak w niej zostanie, wiesz o tym. No właśnie, na razie nie zginiesz, no bo nie bardzo masz jak. Chyba, że zginiesz z głodu, ale ja postaram się tak to zrobić, żeby cię tutaj czymś leczyć. Musimy postawić ognisko, być może ognisko leczy. Czekajcie, dajmy sobie tutaj koło Zakrzaka ognisko. I to można powiedzieć wybudowane więzienie dla Zakrzaka. Powiedz mi, czy ty dostajesz życie od tego, czy nie? Tak, dostaję. Czyli jednak to nie działa. Musimy, widzowie, musimy tutaj to zrobić w jakiś sposób, no bo jeśli ja go zabuduję, jeśli on nawet stąd wyjdzie, a czekajcie, jakbyśmy pozbyli się tych drzwi i zamknęli go w tym magazynie. Ej, ja nie zgadzam się na takie rzeczy, to jest, ja nie wiem co to ma być, wypuść mnie. W dzisiejszym odcinku można powiedzieć, że jestem sam. Ogólnie mamy marmur. Ja będę dzisiaj ulepszał wioskę i będę robił jeszcze inne rzeczy, więc panie Zakrzaku, pan może odliczać, może sobie tam rysować słupki. Więzienne takie słupki, wiesz, tak się daje i się przekreśla. Daje i przekreśla, odliczaj dni. Wypuszczę cię dopiero za 3 noce. Stamtąd, za 3 noce. Co? No niestety. No tylko pytanie, jestem ciekaw, co ty nagrasz na swój kanał. Dobra, to ja sobie idę właśnie od komputera, oddalam się. Ej, tego nie przemyślałem, wracaj tu do nas. Ogólnie sprawa wygląda tak, że mam przygotowany marmur, co ciekawe mam 4 marmury i jeśli ja bym tą wioskę na przykład ulepszył, czy to się jakoś zmieni, też się jakoś nie zmieni. Ja się zastanawiam, jak moglibyśmy jeszcze tu Zakrzaka strapować. Wiem. Dobra, dużo drewna jest mi potrzebne. Czyli tak, on się odrodzi prawdopodobnie na swoim łóżku, więc musimy to zrobić bardzo szybko. Tylko muszę znaleźć drewno. Czekajcie, gdzie tu jest drewno? Gdzie my mamy drewno? Halo, ja to jest walka z czasem. Ty stary, nie ma drewna, czaisz? A ja mam. 86. Ale czemu ty masz wszystkie drewno? To w dwójkę zbieraliśmy, halo. Ty wziąłeś bo jestem kozakiem. Nie ma, bo wiedziałem, że chcesz mnie uwięzić i przewidziałem to i po prostu nie dałem się, tak? Znaczy, ej, słuchajcie, nie dałem. Nie mamy drewna, no muszę zbierać drewno. Dobra, daleko nie będę odchodził. To i tak nam będzie tutaj przeszkadzać, więc skośmy może to drzewo. Dajcie mi tutaj dużo drewna. I mój pomysł jest taki, że lecimy dalej, bo on tam się na pewno odrodzi za jakiś czas, bo będzie padał z głodu. Więc my musimy zrobić w ten sposób, że ja sobie wezmę tutaj podstawowe rzeczy. Weźmy może... Aha, ile to będzie kosztować? To jest jedno. Ściany by się przydały. O, to. I tu już trzeba dwa. Dobra, obróćmy sobie to. I możemy zabudowywać to dalej. Dobra. Zamknę cię w magazynie. Na święta, tak o.
Ty mi kazałeś iść z wioski, bo wy nie widzieliście tego na odcinku. Zakrzak mnie wyrzucił z tej wioski. Sam poszedł. To nie jest tak, że ja poszedłem. Nie. Zakrzak mnie wyrzucił z tej wioski. Powiedział, że on chce mieć swoje miasto, bo ostatnio była decyzja o tym, że wiecie, że będziemy tworzyć miasto. On tam mówił, że on nie chce wspólnego, więc tutaj... Aha, tak było, no wiadomo. Ale oszukujesz. Nieprawda, ja muszę walczyć z czasem, stary. Ja muszę walczyć z czasem, bo ty zaraz... O! Ej! Czy ci szkielety nie wyeliminują? Ale nie, bo są pomocnicy, to raczej chyba nie. Dobra, ja lecę dalej z tą ścianą. Możemy postawić kolejne 4. Mam nadzieję, że on stąd nie wyjdzie, tak szczerze. Ale już sam nie wiem. Dobra, dajmy to tak, proszę bardzo. Dajmy to tak. Ale gdzie ty te ściany budujesz? Aha, ty tam zabudowujesz mi łóżko? Ej, ja to muszę... Tak, w sensie, nie, nic nie robię. Ja po prostu tutaj, wiesz, rozbudowuję nasze miasto. Nie tak, że chcecie trollować. Ani troszkę. Ja tutaj chcę jeszcze, wiesz... Czekajcie, a tu są jeszcze skrzynki. I zapomniałem o tych skrzynkach. A tu? Jakieś drewno? No dajcie drewno, no. A może jakaś... Kamienne ściany, co ja robię? Tylko teraz do magazynu nie wejdę. Gratulacje dla ciebie. Ej, zapomniałem o tym. Czekajcie, czy ja tu muszę tą kukurydzę, łopata, po co mi to wszystko? Rozwalmy to i lecimy. Dobra. O, choinka, rozwaliłem całość. Mam nadzieję, że Zakrzak nie zdąży wyjść. Mam nadzieję, że to się nie uda. Zakrzak, ile życia ci zostało? Bo to jest walka z czasem. Myślę, że tutaj wcale nie masz aż takiej walki z czasem, bo to życie, jak nie biegam, mi prawie nie schodzi. Aha! No to bardzo mnie to cieszy. Ja tutaj, wiecie co, muszę nadrobić. Zróbmy to tak. Tylko wiecie co? Dlaczego ja nie mogę budować kamiennych ścian? Czy my nie mamy takich... Nie mamy takich schematów? Do kamiennych ścian? Nie mamy na kamienne ściany? My jesteśmy aż tacy biedni w tej wiosce? No właśnie, jesteśmy mega biedni, nie? Mamy tylko fundamenty mogę wybudować. Tylko z fundamentów, no strasznie tego dużo pójdzie. Szkoda mi trochę tego. Ale dajmy to tak, dobra, może to jakoś... Czekajcie, jedno na... Wiem, dobra, tak musimy to zrobić. Dobra, tak to robimy. I Zakrzak z tego magazynu prawdopodobnie szybko nie wyjdzie później. I później ja tu mam zamiar jeszcze przyprowadzić szkielety. Tylko nie wiem, czy one tego nie będą rozwalać. Więc zróbmy to tak, czekajcie, zróbmy to tak. Jeszcze. To jest przesada. Czemu? Ja tu siedzę, jeść mi nie dasz. Ale to słuchaj, to trzeba było, wiesz, z tej wioski mnie nie wyrzucać, nie? Ja tutaj chciałem cały czas być z tobą, a ty powiedziałeś, że chcesz własne miasto, no to bardzo mi przykro. Sam uciekłeś, widzowie widzieli. Że ja uciekłem? No tak, no bo miałem... Bo ja widzom ogólnie nie powiedziałem o moich tutaj, o moich decyzjach. Nie powiedziałem tutaj, dlaczego tak się stało. Nie chciałem tego, wiecie, mówić na odcinku, nie chciałem tego poruszać, ale stwierdziłem, że muszę wam powiedzieć, no, że to tak być nie może. Dobra, w miarę to jest zabudowane z tego... Ty! Ja czuję Ty też czujesz zimno? Nie, tak się składa, że nie. No to dlaczego ja czuję zimno, jak jestem przy domku? Halo. Aha! Dobra, stary, bo ty masz ognisko odpalone. To Zakrzak nie zginie. Zakrzak nie zginie. To jest dobrze, że to odpaliłem. Czyli to było jednak 200 IQ. Weźmy tutaj, zobaczmy, co my jeszcze mamy. Ogrodzenia, płoty, coś dużego potrzebuję. Coś mega dużego, tylko wszystko jest na to samo. Dlaczego? Ja ogółem powiem ci, że chyba zaraz to ognisko bym zniszczył, ale nie, no bo ja nie mogę go zniszczyć. Ja bym je zniszczył, żeby szybciej zginąć, się wydostać i się odegrać. Ej, ja tutaj muszę... Choinka, no dobra, musimy to zrobić inaczej. Musimy tutaj wejść za to. Ja tutaj jeszcze to muszę obudować. Tylko dobrze by było... Czy nie ma czegoś, co by mogło cię podleczyć? O, weź... Aha, on zginął, co? Kto? Ja też zaczekam... Ja cię muszę bronić, żebyś ty tam nie zginął. Tylko on bije za pół serduszka. Gościu, no daj spokój. Dobra. Ja się zastanawiam, czy... Słucham, że amator? Ale kto? On czy ja? Kogo ty tutaj? Oboje jesteście amatorzy. Nie wiem, co zrobić. Bo dobrze by to ciebie było trzymać jak najdłużej, tylko... Nie, no mięso mam, mięso... A ty chcesz mi pomagać, jak ja cię uwięziłem? Człowieku, ja bym tak nie robił. W sumie tak, bo w sumie ty mnie uwięziłeś. No ale ja ogółem... Czekaj, ale jak ja się tu dostałem, powiedz mi? Bo ja się zalogowałem na serwer i nagle jestem tu. Ogólnie, gdy ty przechodziłeś, ja wyszedłem z serwera i akurat miałem to wyliczone tak, tylko właśnie tutaj mi farmer powiedział, on tam chodzi i on spuścił to po prostu na ciebie, że tak powiem. Tylko nie przemyśleliśmy jednego, jak my cię tutaj będziemy leczyć, bo pomysł był taki, żeby cię tutaj leczyć cały czas. Myślałem, że ognisko pomoże, ale jeszcze mamy taki klepo jagody, ale one są w środku. Czy one jakoś tak nie działają na to? Bo jakbym rozwalił ci łóżko, to polecisz gdzieś w losowe miejsce na mapie. Tak mi się wydaje, że to będzie losowe miejsce. Ej, mam tutaj trochę dylemat. Jak cię tutaj podleczyć? Ej, czuję się tak szczerze, jakby mnie jacyś tubylcy w dżungli złapali.
i właśnie kręciłbym się na takim rożnie przy ognisku. Ej, powiedz mi, ile masz paska życia teraz? Ja mam jeszcze pół. Jakbyś, no bardzo dużo. Mi zleciały chyba dwie kreski od czasu, kiedy mnie uwięziłeś. No to w takim razie, słuchajcie, w takim razie bardzo mnie to cieszy. Tylko jak tutaj to zrobić, żeby Zakrzak nie zginął, a żeby tutaj na niego czekali, bo oni to wszystko rozwalą. I moi pomocnicy tutaj z tego miasteczka też ich rozwalą. A ja bym chciał to zrobić, bo tak, łóżka nie mogę przenieść w inne miejsce. Jakbym mógł przenieść łóżko w inne miejsce, żeby Zakrzak się respił pośród jakichś potworów, to by było najlepsze. Tylko ja jego łóżka nie mogę przypisać. W sensie nie mogę przypisać jego do innego łóżka. Oni cię tutaj bronią. Dobra, ja zabudowuję dalej, tylko muszę sobie też odpalić tutaj ognisko, bo żebym ja nie zginął. Gorzej jak właśnie Zakrzak mnie jakoś troluje, to będzie najgorsze. Ja zaraz tutaj z kuszy cię trafię. Jak z kuszy? Przecież ty mnie nie możesz atakować, gościu. Co? Chyba ci się śni. Śni mi się, no chyba mi się śni, bo ja nawet nie mogę cię trafić stąd, dlatego że jestem uwięziony. No nic nie mogę, ale patrz, farmer sobie ogrzewa ręce przy ognisku i mi nie pomoże. No, bardzo dobrze, bo oni są wszyscy w zmowie. Wstyd dla tego farmera, tyle powiem. Oni są wszyscy w zmowie, stary. Ja tutaj już... dajmy tego klocka. Szkoda, że ja tego nie mogę tak fajnie budować, jakbym chciał. Bo ja bym chciał to budować tak, żeby tobie było trudno wyjść, a na razie to jest tak wybudowane, że nie jest aż tak trudno, ale teraz jest lepiej. Coś, czego się śmiesz? Ja po prostu rozwalę tylną ścianę domku i już. Aha. Ej, nie przemyślałem tego. Dlaczego ja to wszystko buduję od drzwi? Ha. Nie no, buduj dalej od drzwi. Żartowałem, nie będę niszczył domu. Nie jestem dobra. Wandal. Dobra, słuchajcie, lecimy też tutaj. No, powiem wam tyle. Wszystkie zasoby zostaną prawdopodobnie przeze mnie stracone. Jeszcze do mnie nawala. Ej, tutaj, nie wiem, ty się dogadałeś ze szkieletami, czy o co chodzi? O co chodzi, Zakrzak? Powiem tak. Leciutko się dogadałem. Troszkę. Ej, pomóżcie, bo ja nie mogę budować przez niego. Aha, on się schował pod ziemię, jak ja od niego poszedłem. Dajcie dzień, zamawiam dzień. Halo, dzień dobry. Dzień zamówiony. Jest? Jest. Chyba nie. No jak nie? Idzie. No? Ej, jak ty to zamówiłeś? Zamówienia, po prostu. Tak wyszło, słuchajcie, lecimy dalej z zabudową tej chaty. Przydałby mi się jakiś pomocnik. Będę musiał znaleźć jakiegoś pomocnika do tego wszystkiego. No, żeś swojego pomocnika uwięził, no to teraz wiesz. Że ciebie? Tak, no, a kogo? Mnie, no. Tak jest. Ja tu cię dopiero uwięzę w tym domku. Ja sobie wszystko pozabieram od ciebie, po prostu. Ja sobie po prostu wszystko od ciebie pozabieram. Tylko skrzynki są w środku tam. Będziesz miał zapasy jedzenia. Będziesz musiał przetrwać w tym magazynie, gościu. Chyba będę musiał przetrwać, ale ja nie wiem, kiedy ja w ogóle zginę, bo mi w ogóle to jedzenie nie schodzi. Co się dzieje? Może ja tu już zostanę na zawsze, może to koniec serii. Ja myślę, że to wszystko przez ognisko, może to jakoś ci tam pomaga, albo przez to, że się nie ruszasz i bardzo dobrze, no to wszystko tak jest. Ja muszę teraz to zabudować od góry. Ej, czemu ja na to nie wpadłem wcześniej, żeby to zabudować od góry? Dajmy to tak. Ej, dobrze to wygląda. Gorzej to będzie później wszystko rozwalić już po całym trolu. Ale nie, no myślę, że jeszcze trochę to trzeba będzie pobudować. No, proszę bardzo, dajmy. Okej. Okay. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Stary, ty będziesz to musiał długo rozwalać. Ja myślę, że bardzo długo, niestety, ale to będzie taki escape room. To też, wiesz, poćwiczę trochę, prawda, tutaj ciosy, boks, trochę pokopię kilofem, trochę siekierą, wszystkim. Patrzcie się, ja tutaj zabudowuję już to do samego końca, proszę bardzo. Jeszcze, aha, nie mam granitowej, ej, nie mam nic, muszę iść po surowiec, muszę wziąć siekierkę i muszę jeszcze tutaj troszeczkę przynajmniej zabudować, weźmy to. I muszę jeszcze przemyśleć, jakby to zrobić, żeby za krzakiem tam zostaje potwory w środku, tylko one znikają w dzień. Tego się nie da zrobić, nie ma jakichś pułapek, też nie ma żadnych pułapek. Nie podoba mi się to trochę. Ja bym miał pomysł na jedną pułapkę, ale może nie będę ci go sugerował. A jaki? Powiedz, ja na pewno tego nie zrobię. A nie, bo nie da się dziury w ziemi... Nie, dobra, to nie mam. Myślałem, że da się dziurę w ziemi zrobić i wiesz, taką, że jakbym się odradzał, to bym od razu spadał, ale się nie da.
No właśnie, szkoda, że się nie da. Zakrzak tutaj cały czas jest uwięziony. Ja może postaram się zobaczyć jeszcze, co potrzeba do ulepszenia. Deski marmuru, ja mam 4 marmuru, to zrobimy pewnie w kolejnym odcinku, ale Zakrzak prawdopodobnie już na zawsze zostanie w środku, w złotej statule wioski. Tak jest, jesteś tutaj, chłopie, już na stałe. Ej, a co jakbyśmy tą statuę rozwalili? Jak myślisz? A myślisz, że się da ją rozwalić? Ej, dasz! No da, tylko wiesz, czy nam wtedy cała wioska jakby postęp nie zniknie, no bo mamy już ten 4 level, trochę to robiliśmy. A może tak to wszystko zniknie, no nie wiem, jak to działa. Aha, no to słuchaj, to mógłbyś tak naprawdę... Ja zrobiłem taką pułapkę z opcją tego, że da się z niej wyjść, ale no wtedy stracimy wszystko, więc... No nie wiem, co jest dla ciebie ważniejsze, czy siedzieć tutaj w środku, czy... Co ty robisz? Co? Ty robisz? Co ty tam robisz? Co to masz za kartkę? A, coś próbuję tutaj zrobić, ale chyba ciężko. Co ty robisz? Czekajcie. Nie, no ja czytam książkę, bo mi się nudzi, wiesz? Akurat czytam księgę. Encyklopedię czytam. Czy ty chcesz zrobić drugą wiosce w wiosce? W ogóle. No zobaczmy tutaj. Myślałem, że tutaj coś będzie w tej skrzynce. Potrzebne mi jest jeszcze drewno. Co by tutaj... Mamy jeszcze tutaj drzewa. Weźmy je, porozwalajmy drzewa. I jeszcze trochę zabudujemy tą bazę. Dawaj, tutaj dawa, zabierzmy jak najwięcej. Ile masz życia? Ja mam dokładnie pół. Pół dalej? A spadło ci cokolwiek? Dwie kreski mi spadły, ale teraz coś przestało. Nie wiem czemu. Mi się wydaje, że to może być ognisko, ale by to było, jakby to było ognisko. A nie da się jeszcze tak zrobić, żeby coś tam zespawnować? No, spadłem jedną kreskę znowu. Zawsze możesz, wiesz, wyłączyć mi w nocy ognisko i ja zamarznę. Nie, ja ci stamtąd nie wypuszczam, czeku. Aha, dobra. Myślałem, że chcesz już mnie wypuścić. To nie, dobre. Nie, ja cię nie chcę stamtąd wypuszczać, ty już zostajesz tam... No po co nam tyle krzaczorów? Patrzcie, że tu mamy 3, 4, 5. Po co nam więcej? Ty tam będziesz stał, już zostałeś na całą przygodę uwięziony właśnie tutaj. Czyli zostaję tu na wieki. Tak, ja ci jeszcze rozpalę drugie ognisko, żeby ci było jeszcze cieplej. Powodzenia. Idziemy tutaj. Dajmy sobie tak. I teraz tak. Weźmy sobie jeszcze parę ścianek i wydaje mi się, że to... Będzie jeden z lepszych troli w zowie, jakie tutaj udało się wymyślić, tylko musimy Aha, ja padam z głodu, żebym ja... Ej ty, bo ja zginę za chwilę, dobra, weźmy sobie mięsko i zjedzmy je i wybudujemy jeszcze nad dachem. Nad dachem jeszcze tutaj coś musimy zrobić, więc weźmy sobie tak, weźmy sobie podłogi. I czy tymi podłogami możemy tu w ogóle budować? O, możemy. Proszę mnie nie denerwować, bo ja potem będę to rozkopywał 2 dni. Bardzo mi przykro. Dobra, jak to teraz wybudować wyżej? Czy ja to naprawdę muszę tak pojedynczo robić? Chyba tak, ale i tak przez dach nie wyskoczy, chyba że sobie zbuduję coś, ale Albo mu plecak wypadnie, to ja może bym te skrzynki jeszcze zabrał ze środka. Prawdopodobnie plecak mi wypadnie, tylko że w tej statule to jestem. I bardzo dobrze. Słuchajcie, widzowie, piszcie w komentarzu, co tutaj możemy jeszcze wymyślić, w sensie, co ja jeszcze mogę wymyślić dla Zakrzaka. Ja już go tutaj mocno zabudowałem. Co się będzie działo dalej, no to zobaczycie na Zakrzakowym odcinku. Prawdopodobnie będzie cały czas stał w miejscu. No i co? Super. Ja ogólnie wydaje mi się, że jest to dosyć dobrze zrobione. Zakrzak jest dalej uwięziony. Co będzie się działo dalej? Oglądajcie w kolejnych odcinkach, wbijajcie na to odcinki, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i kolejny odcinek Zakrzaka. Trzymajcie się, na razie. Cześć! Siema.